No i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mortal Kombat X, takim specjalnym dzisiaj, ponieważ ostatnio do Mortala została dodana aktualizacja, która wprowadziła kilka nowych postaci. Tak, bo ogólnie do Mortala został w końcu dołączony Mortal Kombat XL, wcześniej był na konsolach i w końcu mamy go na PC-tach, tak więc ja się bardzo cieszę. Bo oprócz aktualizacji dodającej nam 4 nowe postacie, doszła tak samo nowa mapa i nowe stroje dla niektórych bohaterów. I co? Dzisiaj chciałbym wam pokazać nowe postacie. Oczywiście ja jeszcze nie mam dodatku, ale twórcy udostępnili nam w wieży profesjonalnej zagranie każdą postacią w każdym wariancie. Tak więc wykorzystajmy tą okazję. Tak, ja już sobie raz zagrałem i muszę wam powiedzieć, że nowe postacie są mega. Dobra. Devora. You are known on Arnek. Then you know what I can do. As you try, you will fail. Tak. Następny. I mamy pierwszą nową postać. Boraiso. I muszę wam powiedzieć, że ona jest super. Ją się tak dobrze walczy. Chodź, Devora. Kochana, ale zostaw. I jeszcze tak, oprócz tego, że dodali nowe postacie, nową mapę, nowe stroje, to niestety, ale pogorszyli tak samo niektóre postacie. I to jest na przykład Milena, która... I chyba Sonia. Tam mają kilka słabszych ataków. Tak mi się wydaje. I tam jeszcze para. Ale nie jestem pewny, ile to prawda. Dobra. Patrzymy X-Raya. Na kółkę. Na kark. I na pleszy. Mi się bardzo podoba ten X-Ray. Dobra, chodź. Dawaj, kobieto. No gdzie mi tutaj robaka puszczasz? Ej, ja chciałem to zrobić. A to nie dobra. Chodź. Chodź, zrobimy brutality. Chcemy pokazać nowe rzeczy. Chodź, kochana. Albo nie pokażemy brutality, pokażemy fatality. S-S-A-D-J. Okej. S-S-A-D-J. Pi, kobieta, pi. O-o. Jak ładnie wybucha. Powiem wam, że to Fatality widziałem pierwszy raz. I fajne. Podoba mi się. Jeszcze płonie. Gorąca dziewczyna. Dobra. Quan Chi. A co ja zrobiłem tam źle w tym Fatality? Z Brutality. Na chwilę sprawdzimy. Raiden's servant. Friend, of which you have none. Let's continue after you're dead. Round one. Fight! Dobra. Jak ma wyglądać? A, do dołu, dobra. Ja trzymałem do boku. Nie ten guzik! Dobra. Pomyłka. I muszę wam powiedzieć, że tymi postaciami z DLC robi się mega komboszy. Tak samo jak grałem Tanią, albo Predatorem, czy... innymi, to te postacie z DLC łatwo im się po prostu robi komboszy. Przecież sprawia się... Przecież gra nimi jest łatwiejsza. Właśnie. I co do tej aktualizacji, to wydaje mi się, że... Poprawili tak samo system gry gier online z innymi crashmi, przez co łatwiej się gra. Ewentualnie to mój internet zaczyna lepiej chodzić. To dlatego. Ale już tam nie wiem. Wydaje mi się, że to jest bardziej dziwne aktualizacji. Dobra. Próbujemy. Kłan ci, chodź tu. No. Nie opieraj się. Chodź. Chodź, przytulisz się. Chodź. I... Przytulasz! Jezus, płaszczyło go.
Wygląda jak taki, nie wiem, graffiti albo coś. Ale bardzo fajne brutality. No, Kano. Jestem ciekaw, jak długo nam zejdzie. You shouldn't have followed me. You will not disappear again. So it's a goer. No chodź. Tak, mamy teraz jakąś laskę. Chodź. Ej, ale nie rzucaj we mnie. Okej, no. Jak pierdol. Chodź. Przestaniesz? No skończ. Okej, no. Ej. I na bluszek. Dobra. Jak to się robiło na brutality? Dal. Dobra, zobaczymy, co nam wyjdzie. Wow. A to? Nie, nie, to tak się nie robiło. To nie chciałem tego zrobić. Jak to było? Dal? Nie. Dobra. Bo nie chcę tego popsuć. To... Akaj... I... Okej. Dobra, się. No. Okej, no! Świetnie. Your technique is lacking. Boracho win. Tak, dwa brutality, jedno fatality, możemy uznać. O, wbiłem 69 level. Fajnie. Gore, o, tutaj może być ciekawie. Bo Gore to nie, jednak nie jest łatwy przeciwnik. Tym bardziej, że nie mamy ustalonego poziomu trudności. A chyba jest na średnim, być może, nie wiem. I nowa postać. Leatherface. Tak, Leatherface z... jak to się nazywało? Masakry piły mechanicznej. Piłą mechaniczną. No chodź. Goro, ale wasz chociaż, okej? Okay? Bo to nie ma sensu. Dobra, może nie aż tak bardzo. No. Ej! Dobra, mamy ich serię, ale to może w kolejnej walce. Nie! Goro! Popsułeś! W ogóle... A, U i A, okej. Okay. To zobaczymy, jak to wyjdzie. No chodź. Puść mnie! Wow. Nie wiem jak... Nie wiem jak robiłem ten kombos, ale fajnie było. Tak jak mówiłem, ja z tymi postaciami grałem tylko raz. Przed chwilą, żeby sobie sprawdzić jak to działa. Aha! Okej, okay, to był koniec. Okej, okay, dobra. ADSJ. 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 No chodź, dobra. Tak, to fatality widziałem. Ale Gora od środka nie widziałem. Teraz mamy okazję. Tak, pięknie wygląda. Okej. Okay. Johnny Cage. A
I know Halloween stores that have much better masks. Właśnie, i co muszę powiedzieć? To, że w każdej wersji Leatherface'a zmienia się jego strój. I to jest tak samo fajne. No ostatnia. Zony. Wystaniesz? Wow. Nie wiem jak to zrobiłem, ale było fajnie. I chodź piłą. Zony, przestań, chodź. Aha, co ci to zrobiło? Okej, okay, leżysz. I pora zobaczyć X-Raya. Leatherface'a. Dobra. Jak za pierwszym razem go zobaczyłem, to mam takie same uczucie jak teraz, czyli mocny jest. Żeby nadać się na piłę. No bo, Zony skończ. Nie! Dobra, zapomniałem, że robimy Brutality. The Ashy Ak... Tak, Dashak. The Ashy Ak... Poszłem. Ale to nieważne. Leatherface wins. Jak się cieszy, Mortka. Ja chciałem wam to oczywiście pokazać. Co się dzieje, jak ten Leatherface wygra. Dobra. Ducky Bridge. Nie no, oczywiście teraz pokażę wam albo Brutality, albo Fatality. Przynajmniej chciałbym. Time for some fun. No właśnie, pora na zabawę. My mamy ładny garnitur. Chodź, będzie zabawnie. Chodź, kochana. Ale co ostatnie? Okej. No gdzie? Co ty sobie myślisz, mała? Lucky? Uspokój się, okej? Ej! Uspokoisz się? Kochana! Chodź, chodź piłą dostaniesz. Dobra. Pora na X-Raya. Dobra, to był jeden wielki fail. Nie komentujcie tego, błagam. Chodź. I jeszcze z rakiet mi dało. A ja jej śpiły. Dobra. Karma wraca, tak? Kochana, spokój. Chodź. Dobra, tym razem pamiętam o... Dobra. Uda się? Udało się. Tak. Ta głowa między nogi. Ale on się bardzo fajnie cieszy. Siódma walka? Siódma walka, a to oznacza nową postać. I teraz będziemy walczyć. Będziemy walczyć teraz. Na chwilę się dowiemy. Jak tylko się naładuje. I... Tak, Triborg. I will eliminate all humans. Get over yourself. Round one, fight. Powiem wam, że tą postacią gra mi się najsuper. I to jest ta postać, na którą najbardziej czekałem w Mortalu. Chodź. Kung Jin, nawet nie stawiaj oporu. No chodź. Mamy ten doskonałe zwycięstwo, yeah! I od razu mamy ten kijek. Ominąłeś kijek. Jak mogłeś, Brutalu.
Ej! Ja nie jestem zamiany ról, tak? Miałeś przegrać. No chodź. Właśnie. Moment. Słuchaj, bo ja nie wiem, ten. Dobra. Próbujemy ten. Jakoś tak. Chodź. Brawo! Jako mały spoiler, bo mamy tutaj jakieś jeszcze dwa roboty, którymi za chwilę będziemy grać. Bo zarówno Triborg, jak i Leatherface, w zależności od tego, jakim typem gramy, zmieniają swoje stroje. Co jest tak samo bardzo fajne. Bo przed chwilą byliśmy czerwonym, a teraz będziemy złotym. You will suffer, Jackson Briggs. This is Cyrax. That's what they always think. Round one, fight. Tak, to jest Cyrax. Jeszcze popełniłem guziki, dobra. Chodź. Ta wersja Cyborga chyba najbardziej mi się podoba. Nie miałeś szans. No chodź. Zostaw mnie. Dziecko drogie. Dasz! Ogarnij. Ej. Dobra. Pokazujemy Ishreya. Z główki. Klatkę. I przytulasz. Na główkę. Dobra. Moment. Mamy tutaj... Aha. Dobra. Może następnym razem się uda. Słucham. Powietrze. Aha. Dobrze. Tak. Pokażemy wam... To może jednak... średnio. Przepraszam, że jest połowa. A, D, A, A. Okej. Okay. Średnio. A, D, A, A. Jak to działa? O, mam akurat wszystkich trzech. Ej, fajnie. Fajne fatality, podoba mi się. Pierwszy raz tak samo je widzę. Ermac. I trzecia forma Triborga teraz. Czyli... Tak, to długie ładowanie się. W ogóle dobrze z czasem stoimy. 18 minut i jeszcze 4 walki. Artificial man. Are you not one as well? We are a vessel for an army. Round one. Fight. Tak, mamy smołka. Świetnie. Chodź, babcią. No chodź. Ej, nie, tak się nie bawimy. Nie ma tak. Dobra, Ishreya oszczędzamy, bo chciałbym wam pokazać brutality związane z Ishreyem. Nie wiem jak to zrobiłem, ale było fajne. No, jeszcze jedna walka. Nie... Zostaw mnie. Oj, małe lagi. Dobra, mamy Ishreya. To teraz go dobrze wykorzystajmy. Czyli na koniec. Ermac. Przestań. Chodź, beczki dostaniesz. Tylko nie używaj Ishreya. Dobra, nie użyłeś. To mi się podoba. Aha, ja nie mam tego. Dobra? Jeszcze na Ishreya nie czas. Teraz jest czas! Jak to się stało? No dobra, to chodź, zginiesz tak.
Ej, ta głowa wyleciała mu z klatki, fajne. Za pierwszym razem nie zwracałem na to uwagi. Dobra, Kung Lao. I ostatnia postać już. Czyli... A ja też chyba mówiłem, kto... jakie postacie zostały dodane. Ale tak, Alien! Z filmu Obcy. I z gry Obcy. Cześć, piękny. Nie podobają mi się te małe lagi. Ale jest chyba wina tego, że nagrywam. Kung Lao, przestań. Ja rozumiem, że to jest nagranie i że ty chciałbyś się popisać, ale nie. Daj sobie też spokój. Okej. Okay. Chodź. Padnij na kolana. Właśnie, w ogóle tutaj jak się robi brutality? Okej, spróbujemy najpierw tego. Bo wydaje się być proste. I zobaczmy, jak wygląda jego X-Ray. Najpierw ogonem. Potem w główkę. I jeszcze bardziej w główkę. No, ale była pusta przynajmniej. Więc dużo nie poczułeś. Dobra, Kung Lao, skończ. Chodź. Ej. Dobra, no. Buzi. Ładne szabuszko. Dobra, lecimy dalej. Reptile. Przedostatnia walka. Akurat Reptile zielony, Alien zielony. Alien jest zielony. Alien tak ala zielony. Właściwie to nie jest czarny. Jeżeli gdzie ja widzę czarne podobnie do zielonego. Dobra, nieważne. Ale mają prawie takie same zęby. Może jakaś rodzina? Dobra. Patrzymy inne jeszcze brutality. Chwilka. Shai, to jest... matko, jakie imię jesteśmy w wersji? Tak. A tego chyba nie zrobimy, bo nie potrafię tego zrobić, bo... Dobra. Próbujemy coś innego. Jakie było to drugie? SDK. Okej. Okay. Nie to działa. A, to jest to, okej. Okay. Tylko, że jeszcze ulepszone będzie, dobra. Alien skończ... Reptile skończ. Bo za dużo wymaga, za dużo chcesz. A potem nic nie dajesz. Chodź. Reptile. Kończyłeś? I w kółkę. Wygraliśmy. Chodź. Reptile. Skończ. No proszę cię. Nie maszkuj się, bo tak to i tak ci nic nie da. Może się od razu poddać. Wow, nie wiem jak to zrobiłem, ale to było fajne. Moment, jak to było? Stój. S-A-K. Dobra, czyli dół, do tyłu, kopnięcie i... Dobra. Tak, odrywamy nóżki. I podnosimy ciałko. Fajnie wyszło.
Takeda. Ostatnia walka niestety. Ostatnia wersja. No zobaczymy jak wyjdzie. No no, bo nam się czas antenowy kończy. What's going on? Round one, fight! No chodź. Tak, zaczniemy sobie, tak? Tak, ja dam skądś. Mi się śpieszy, naprawdę. A ty jesteś taki niedobry. No. Ej! Skończyłeś? Oho. Ej, nie. Zostaw, puść. Dobra. Prosimy to tak. Mam nadzieję, że to go skończy. No i po co ci to było? W ogóle jak u niego się robi to brutalicję ostatnie? Okej. Tylko musimy mieć naładowane. Albo nie? Patrz. Jak mogłeś? Ja to widzę. Tak jak da. Ja cię błagam, skończ. Jak się to wygrać i mieć już za sobą. No, nie broń się. No i po co ci to było? Jedna rączka, druga rączka. I nara. Jakiś ty piękny alien. Dobra. Koniec? Jep, koniec. Dobra. To mamy złoto. Okej. Okay. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Za obejrzenie odcinka. I co? Jeżeli gracie w Mortal Kombat X, to chciałbym poznać wasze zdanie, co sądzicie o wprowadzeniu Mortal Kombat XL na PC-ty. I która postać z nowo dodanych jest wam najbliższa, którą najlepiej gracie. Albo lubicie grać. Dobra, dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków. Pa, pa!